Las przy autostradzie do Mińska, miejsce masowych grobów ofiar NKWD. W Kuropatach obok prowizorycznego pomnika znajduje się restauracja, która stała się celem wypadów mieszkańców białoruskiej stolicy. Dla Dzenisa Urbanowicza to coś strasznego. 29-latek rozdaje gościom ulotki. Nie chce, aby zapomniano o tych dramatycznych wydarzeniach. Żąda zamknięcia restauracji. Część odwiedzających wie, inni nie. Są i tacy, którzy nie widzą niczego złego w stołowaniu się na grobach. Dzenis stoi przed restauracją w każdy weekend, definiuje siebie jako przeciwnika rządu, jest przewodniczącym ruchu młodzieży białoruskiej Młody Front, który opowiada się za patriotycznymi wartościami i demokratycznymi zmianami. Aktywiści nazywają to miejsce knajpą na kościach i trzymają tu wartę. Właściciel restauracji nie chciał udzielić wywiadu. Za bramą nie wolno nam filmować. Zdaniem aktywistów granica masowego grobu została przesunięta na rzecz budowy restauracji, ale gdzie dokładnie się zaczyna, a gdzie kończy, tego nikt nie wie. Pod koniec lat 30. Stalin kazał zastrzelić tu od 30 do 250 tysięcy ludzi, rzekomych przeciwników sowieckiego państwa. To były głównie niewinne ofiary stalinowskich czystek. Historia wyszła na jaw krótko przed upadkiem Związku Radzieckiego. Od tego czasu miejsce to jest niejako narodowym memoriałem i symbolem opozycji. Dzenis Urbanowicz był tu po raz pierwszy z ojcem w wieku 15 lat. Las pachnie głównie drzewami, iglastymi lub liściastymi, ale tutaj ma się wrażenie, że czuć zapach tysięcy płonących świec. Pochowany tutaj jest także pradziadek cioteczny Dzenisa. Pracował jako nauczyciel. Dzenis poprzysiągł więc bronić tego lasu. Nie mogę nie walczyć o to miejsce. Nie potrafię zapomnieć o Kuropatach. Nie mogę spokojnie spać. Kiedy tu przychodzę, coś się ze mną dzieje. Myślę całkiem inaczej. Pół roku temu białoruski rząd postawił tu oficjalny pomnik ofiar stalinowskich represji. Na skraju lasu rząd usunął szereg dużych krzyży i kazał ogrodzić teren. Krzyże rzekomo zostały umieszczone bez pozwolenia, ale Dzenis nie ufa w dobre intencje władz. Autokratyczny prezydent Aleksander Łukaszenko zbyt często chwalił dziedzictwo Stalina. Jego plany wydają się więc podejrzane. Musimy mieć konkretny plan, by zaprojektować Kuropaty. I nie może być tak, że ktoś organizuje tutaj coś bez pozwolenia. To przecież demonstracje. Ktoś chce sprawiać tu kłopoty. To są protesty polityczne. Prezydentowi nie przeszkadza restauracja przy masowym grobie, ale w Mińsku opinie są różne. To zależy, gdzie ta restauracja stoi. Chyba nie wśród krzyży, prawda? Jeśli gdzieś na boku, przy wyjściu, to jest w porządku. W Mińsku generalnie panuje porządek. Na Białorusi wszędzie leżą ludzkie kości. Wiemy, co tu się stało, ale życie musi toczyć się dalej. Tam, gdzie zabito ludzi, jest teraz zabawa. Tak nie powinno być. Dzenis też tak to widzi. Systematycznie jeździ autobusem z Mińska do Kuropat. Jest tam co najmniej dwa razy w tygodniu. Przeciwko restauracji protestuje od roku i nie zamierza przestać. Jego zdaniem jest ona atakiem na miejsce pamięci, a tym samym na naród białoruski. Właściwie nic już nie mamy, tylko jeszcze Kuropaty. To wszystko jest nadal żywe i będziemy tego bronić. Jeśli rząd zniszczy Kuropaty, to ja już nie chcę być Białorusinem. Dziś śpiewają dla Białorusi i modlą się za ofiary. Dzenis Urbanowicz chciałby w końcu poznać prawdę historyczną. On i jego koledzy żądają otwarcia sowieckich archiwów.